Nazywam się Dobrosława Pedrycz, z domu Kulińska. Mieszkam w Kielcach. Pracowałam w zawodzie nauczycielskim 35 lat. Przez wszystkie 35 lat uczyłam matematyki, a nawet na początku i fizyki. Bardzo często na lekcjach wychowawczych wspominałam swoim uczniom w swojej klasie, w której tam byłam wychowawczyni. Wspominałam czasy właśnie okupacji i czasy, prawda, tajnego nauczania, żeby wiedzieli. Bardzo często starałam się im przekazywać te właśnie wiadomości, takie, prawda, z pierwszej, że tak powiem, ręki, ponieważ ja to przeżywałam i bardzo przeżywałam ten okres, okres wojny, okres okupacji. Trzeba przyznać, że okres okupacji, okres ten mój tajnego nauczania był bardzo bogaty, jeżeli chodzi o różne przeżycia i różne... Na naszym komplecie, większość była na tym komplecie, w którym ja byłam, bo to wciągnął mnie mój brat Wacław Kuliński, bo on był starszy ode mnie o 5 lat, a więc już przed wojną skończył dwie klasy gimnazjum. Ja szkołę podstawową skończyłam 7 klas. Nie wiem dlaczego 7. Bo można było po 6 klasach, prawda, też 7 klas. I później właśnie byłam chyba pół roku w tej szkole takiej handlowej. Ale mnie to nie odpowiadało, czy trudno powiedzieć. Starałam się właśnie, żeby uczyć się na tajnych kompletach. Były takie trudne czasy, wiadomo, wojenne, trzeba było wielkiej tajemnicy. I w moim, u nas na ulicy Domaszowskiej był tam właśnie w moim mieszkaniu, był komplet, ten mój komplet. Mamusia pilnowała, bo było to blisko, gdzie mieszkali, trudno powiedzieć, mieszkali. Szpital był niemiecki, a więc oni się tam kręcili bardzo często. Także trzeba było być bardzo, bardzo ostrożnym. Pojedynczo przychodziliśmy na te komplety, pojedynczo wychodziliśmy. Nie mieliśmy ani książek, ani nie mieliśmy zeszytów. No zeszyty może były, ale nie podpisane nazwiskiem. Dlatego, że często notatki trzeba było robić różne, czy z historii, czy nawet z matematyki. Matematyczką pani Okulska nas uczyła matematyki, przychodziła, ona mieszkała bardzo, bardzo daleko, gdzieś tam na Baranówku, czy gdzieś. Trzeba było pieszo pokonywać to i pod takim wielkim zawsze, dla niej to był trud, ale i strach, żeby po drodze nie było jakiejś wpadki. Komplet, na który chodziłam, to był komplet dyrektora Sikorskiego, czyli dyrektora z Śniadeckiego, bo na takim samym komplecie był mój brat Wacek Kuliński. Mieliśmy w różnych miejscach. U tego Miżurskiego to było na ulicy, ta teraz się nazywa ulica jaka? Wielkopolska chyba, tak? On tam miał dom. Tak samo na Okrzei u koleżanki. Tam właśnie u tej koleżanki pamiętam raz ruch nagle na ulicy Okrzei, no bo coś się działo. Łapanka była, tak, a my tam byłyśmy. Więc ponieważ to było na parterze, oknem uciekaliśmy. Dało się to, prawda, młodzi byli, mogli wyskoczyć oknem i po prostu pojedynczo gdzieś tam do domu swojego poszliśmy. U nas w domu właśnie tak pod oknem nagle Niemcy. No to mamusia pilnowała, oczywiście. Zaraz starała się jakoś to załagodzić. Oczywiście zawsze tak jak w wielu innych kompletach, na stole zawsze tam były jakieś filiżanki czy kubeczki, i herbata i jakieś tam ciasto, ale trzeba było uciekać. Atmosfera podczas tajnych kompletów to była taka, że wszyscy się uczyli. Nie mieliśmy książek, nie mieliśmy przecież jakichś notatek. Ale staraliśmy się tak zapamiętać to, co nam nauczyciele mówili, to, co było dla nas bardzo istotne. Nie było jakiegoś tam, prawda, ocen nie było, no to, ale staraliśmy się, żeby jak najlepiej te nasze lekcje były. Najlepiej, prawda, były przez nas przyjęte. No, nie byłam długo na tych kompletach, bo tylko jeden rok. Gimnazjum pierwsze i pół roku drugiej do momentu, do styczniu, kiedy już było, prawda, koniec wojny. Wacek
starał się, żebyśmy uczyli się. Tak naprawdę zawsze mówił, uczcie się, uczcie, bo to jest przed wami przyszłość. I te starał się i on sam nam przekazywać dużo wiadomości, i tatuś nam przekazywał dużo wiadomości, ponieważ znał bardzo historię Polski, szczególnie Polski. Nauczyciele bardzo byli zaangażowani. Nie płaciło im się. Nie, musieli pokonywać czasem duże trudności z jednej ulicy na drugą, żeby to jakoś, prawda, dotrzeć do tych uczniów. Ja to pamiętam, jak mamusia wyszykowała Wacka rano. Wyczyściła mu garniturek, jaki tam był, to był, i poszedł na te lekcje. Czy miał, czy nie miał jakąś gazetkę, tego nie wiem. Wiem tylko, że mamusia później opowiadała, że w kieszeni marynarki był jakiś złożony papier. Ale była świadoma, no trudno, to pewnie jest mu potrzebny. No i właśnie, no ale tak jak tutaj wspomnienia tych ludzi, którzy, tych uczniów, którzy razem z nimi, tam, z Władkiem byli tam aresztowani, że właśnie jeden z tych uczniów, prawda, ten właśnie, który później z Warszawy do nas tam się jakoś odezwał, poszedł na dworzec, bo któryś tam kolejarz miał dostarczyć jakieś tam materiały, czyli widocznie jakieś ulotki, prawda, czy coś takiego, jakieś materiały. I on poszedł i wracając tutaj, bo to było komplet, był tam na ulicy obecno, to jest Świerczewskiego, nie Ściegiennego, i tam na tej ulicy stał samochód. Samochód niemiecki tam. I oni zatrzymali się. Zatrzymali się i wrócili się. Natomiast tutaj była przerwa, wtedy na tym komplecie, bo tak opowiadali, prawda, ci koledzy. Nawet i pani ta zimolog Szczepańska, tak? Szczepańska, co pisała książki. To właśnie była przerwa, bo miał przyjść profesor Pogorzelski. Z której strony przyszedł? Widocznie nie te, z tej samej, bo ten pan, który już nie przyszedł na ten komplet, ten z Warszawy, mówi, że starali się iść, bo wiedzieli, że miał przyjść profesor Pogorzelski na lekcję. Poszli tą ulicą tam i za cmentarz. Dalej, jak ona tam teraz, prawda, no Świerczewskiego, Szczegiennego się nazywa. Tymczasem on przyszedł z innej strony i wszedł. Profesor Pogorzelski uczył języka niemieckiego. I właśnie, i tam tak było właśnie, że Wacek był w środku. Koledzy jego byli i koleżanki na zewnątrz, bo tam było słoneczko, tam jest ogród, prawda, i tak dalej. A Wacek był w środku. I podobno wiedział o tych ulotkach, wiedział o tych gazetkach, jeszcze nawet nie o tych, bo tamci nie zdążyli przynieść tego, tylko i w ostatniej chwili, tu już za oknami Niemcy, i on podniósł, wziął te gazetki swoje i wrzucił pod wannę. I przykrył jakimiś ścierki jakieś tam były. I dlatego to ulatowało. Ale on miał zeszyt. I w tym zeszycie między innymi była jakaś ulotka. Z tego zeszytu wypadła ta ulotka, no bo Niemcy zaczęli, prawda, taką rewizję i tak dalej, a co wy tu robicie, ale nic nie pomagało. Nie wiem, po jakiemu oni rozmawiali, czy znali wszyscy niemiecki, czy ci, którzy przyszli, może znali polski, że prawda, my tutaj, no mamy tutaj koleżanki imieniny i tu przyszliśmy jej złożyć życzenia, ona nas tu poczęstowała herbatką. Ale okazało się, że się zainteresowali tymi właśnie ulotkami, które wypadły z tego zeszytu. No to wtedy zadzwonili po gestapo. Przyjechało gestapo. I zaczęli, prawda, czyje to, co to jest i tak dalej. A nasz Wacek, dobra dusza, dla rodziny był dobry, dla rodziców dobry, dla rodziców był kochany.
dobry, przyznał się do tego, że to jest właśnie jego zeszyt i jego ulotka. Wszystkich wzięli na gestapo. Dziewczęta zostały zwolnione. No bo uczyliśmy się i tak dalej, no nie wiem, może tam któregoś Niemca wiedział, że to już trochę koniec, zdaje się, ich wojny. No więc ich zwolnili, ale został Władysław i został ten Kalinowski, tak? No. Z tym, że nie byli w jednym tym pokoju, nazwijmy pokoju, w jednej celi, tylko w różnych. Z tym, że dźwięki podobno były, na całym budynku słyszane. Wacka bardzo bili, tak mówili, prawda, i słychać było to. A tamten też słyszał, że miał odbite nerki, że nie w ogóle, tak, ale nie wydał nikogo, ani jeden, ani drugi nie wydał nikogo. Profesora Pogorzelskiego zaraz wywieźli, bo że nie był taki bardzo przesłuchiwany, ale wywieźli go do obozu, do Oświęcimia czy do Grozrozen. Raz mówią, że tu, a drugi raz mówią, że do Oświęcimia, ale w każdym razie już nie wrócił. Natomiast w tym czasie, kiedy mój brat tam siedział i ten właśnie drugi kolega jego, tam bity i przesłuchiwany i w dzień i w nocy. No, w dzień i w nocy przesłuchiwany. A jakie mieli metody, to wiemy czasem, prawda, nawet i teraz na ten temat się mówi, jakie były metody ich. I wtedy Wacek został wywieziony. Wywieziony jeszcze, no jakoś jeszcze, prawda, przy życiu był skatowany, zbity, ale został wywieziony. I tak jak mamusia opowiadała, że poszła, nie wiem skąd się dowiedziała, że mają wywozić z więzienia. I poszła tam właśnie pod ten gmach, kiedy wywozili w takich ciężarówkach. I wiemy tam, prawda, byli więźniowie u góry, a przy tego byli Niemcy z wystawionym bronią. To był 6 lipca 1944 rok. Wywieźli. Mamusia z opowiadań, prawda, wiemy, bo ja tam nie byłam wtedy, mamusia biegła za tym samochodem. Dokąd biegła? Przecież nie mogła nadążyć za samochodem, ale dowiedziała się, czy ktoś powiedział, czy skierowane te samochody tam były na stadion i mamusia tam zdążyła dobiec, ale już po rozstrzelaniu tych których przywieźli. Z tym, że na tym stadionie, bo chodziliśmy tam przecież, żeby pomodlić się, ale gdzie indziej, jak się idzie tam na górę, to też jest drugi taki no, grobowiec, nazwijmy, który upamiętnia, że tam też byli rozstrzelani. Nie wiem, dlaczego mamusia jeździła, gdzie tylko wiedziała po wojnie, gdzie była ekshumacja. Była i na stadionie, i w jednym miejscu, w drugim miejscu. No ale nie poznała, bo wykopywali, nie mogła poznać. No to upłynęło tam kilka już miesięcy, od lipca do następnego chyba lipca, kiedy były te ekshumacje. Nie wiedziała tylko. Na Wiśniówce była. Wiem, że na Wiśniówce była i też tam nie rozpoznała. A później dowiedzieliśmy się, że wywieźli także w tym samym dniu z tego więzienia wywieźli do Suchedniowa. I tam mamusia nie była, bo nie wiedziała po prostu. I teraz ja sobie wyobrażam, jak odczuwała ta nasza mamusia, która wtedy, kiedy dowiedziała się, że właśnie został aresztowany i że leży tam, i że tam, prawda, jest w gestapo, to w ciągu nocy była brunetką, zrobiła się taką blondynką jak ja teraz. Po prostu takie przeżycie ogromne. I teraz w naszym domu to było no przeżycie, mimo że myśmy byli jeszcze niby dziećmi, no nasz brat ten najmłodszy też, ale wszyscy przeżyliśmy to bardzo. No i tam właśnie
nie poznała podczas ekshumacji, jak była na stadionie, nie poznała. Dlaczego? Nie wiem, bo przecież można było po kawałku ubrania podobno, czy po czymś, no ale nie poznała. No i nie wiemy, czy jest wśród tych mogił, które tu na cmentarzu partyzanckim ofiara nieznana, prawda? Bardzo możliwe. Ale ktoś powiedział, że tam, gdzie wywieźli do Suchedniowa, że tam podobno kogo poznali rodzice, czy tam rodzeństwo, czy tam, prawda, rodzina, to, a reszta została tam i że tam jest, tam, nie że tam jest, tylko jest tam rzeczywiście taki jakiś kamień, jakiś tam, prawda, pomniczek, że tam leżą.